Hej, witam wszystkich bardzo serdecznie, witajcie moi drodzy w Tannenberg. Słuchajcie, kontynuujemy naszą zabawę manewry twórz oddziału. No i słuchajcie, dzisiaj zagramy sobie Niemcami. Tak, dzisiaj zagramy sobie Niemcami, taki mam postulat. No i stwórzmy tenże oddział. Zobaczmy, kim tu będziemy grać. Ja czy nie oficerem? Ja przepadam za gry. Może strzelec. Strzelec. Tu mamy Kommissiergewehr. Dobra, damy mu Kommissiergewehr, zobaczymy jak mu pójdzie. Albo od razu kara 80, 98 AZ-ka. Niech będzie AZ-kę, lubimy, tej podstawowej wersji nie lubimy. AZ ma dużo lepsze przyrządy celownicze według mnie. No i słuchajcie, cóż tu za mapa? Ukraina. Ukraina, chyba całkiem spoko mapa, jakoś nie mam do niej jakiejś awersji, z tego co pamiętam. No i, znaczy ogólnie Tannenberg działa dużo lepiej niż Verdun, bo próbowałem coś nagrywać z Verdun, to mnie dwa razy wywaliło z gry. No i znacznie chyba kod ma lepiej dopracowany. O ja zima! O ja zimą gramy, no. Ataka, to se atakuj, ale nie każ mi tego robić. Czekałem tam kosi. Przeładuj tego Mauserka. No kurde, zawsze obok. W głowę dostał. Bolesna śmierć. Znaczy bolesna, chyba nie bolesna, bo... Podobnie koleś nie zdążył nic poczuć. Mam cię. Przeładuj. Ukrainę zimą chyba jeszcze nie grałem. To jest spoko, że te warunki tutaj się zmieniają. Szybko do dziury. Nasi to przejmują. Wow, ale ktoś mnie ściągnął. Oj, no cóż. Ale dobra, no przejęliśmy ten punkt. Teraz go trzeba będzie utrzymać. Jest dosyć istotny, bo on jest punktem granicznym z centrum dowodzenia przeciwnika. Rusów. Kurde. Jak tu zaatakowali, panie i panowie. To trzeba się cofnąć troszkę. Trzeba nabrać dystansu. Mamy zobaczcie za tą sytuację. Tylko ten punkt, gdybyśmy go jeszcze mieli, to byśmy wygrywali, a tak przegrywamy. Ładuj. Mam cię. Ała. No niestety. Chciałem zaatakować punkt, ale nie wyszło. No. Cóż zrobimy? Dobra, może tutaj teraz troszkę pociśnijmy, co? Naprzód, panowie i panie. Przejmujemy to.
nie widzę. No, przejąć to. Raz, dwa. Punkt obserwacyjny. Co? Skąd? Tam koleś siedzi w okopie. Widziałem, jak się ruszył. Mam go po lewej. Żryj, ołów, frajerze. Granat. Kolejny gracz. Doładujmy. Widziałem granat, jak leciał. Kurde! Kurde, Feluś, no. Nie wyszło. Kurde! Trzeba było pójść na niego. Przecież mam bagnet, zapomniałem. A nie się tak z nim strzelać bez sensu. Jakoś zimą nie leży mi to. Nie wiem. O, wow! To w plecy mi strzelił. Chyba. Naprzód, naprzód. Zająć to. Wow. Nie dadzą zrobić. Mam jeszcze w głowę strzeliłem. Oła! No cóż. Bywa. Bywa, bywa. Dobra, zmienię sobie broń, bo tak mi trochę nie leży ten kar. Weźmy komisarki wyr. Czyli nieco starszą wersję, ale tak, dużo lepszy Bacerowicz jest.
Właśnie nie do końca mi leżą te takie wklęsłe, wolę bardziej wypukłe, ale nie ograniczające widoczności. No i od razu lepiej. Chociaż ogólnie komisja Giver nie była nie była udaną konstrukcją. Kar był lepszy. Ale wygrzę jakoś tak lepiej mi się chyba z tego Givera mi się strzela lepiej. Skara 88 niż 98. Jakiś pieniek chyba przestrzeliłem, bo dostałem punkty za penetrację. Ale tam atakują. Nieźle. Też przydałaby się tu kurde amunicja. To nasi są. Przejdź w tył. Nie wiedziałem, czy on dostał, czy on padł po prostu na ziemię. O, jest to amunicja. Gaz. Wcale nie leży, że tam jest ten gaz. Jeszcze żyjemy. Nie strzelaj, kurde. Wow. Dobrze mi się z niego strzela. Kurde! Nie sądziłem, że będzie mi się tak dobrze strzelać z broni, która miała kiepską opinię wśród żołnierzy. Chyba ją nazywano Judeflinte, czyli żydowską strzelbą. Ale tak mi się tylko wydaje. Żeśmy ich poostrzeliwaliśmy ich. Kilku padło. Gdzie idą? Jakieś krzyki słyszałem. Przecząco, czy to przeciwnik idzie do ataku? Co za kozak? Trzeba spędzać za amunicją.
Mam cię. Ktoś tu do mnie pruje. Idzie ruch. Który? A, z boku. Myślę, że tam jeszcze ktoś był. 54. No nieźle, nieźle. Wow. Kogo nie trafiłem naprawdę? Teraz trochę lepiej. O ja! Granat chyba. Wypuchło mi to prosto w twarz. Kurde, granat! Się zblokowałem z jakimś typem. Czajcie? Nie umiałem nic zrobić. Rękę mu odstrzeliłem. Wszędzie są druty podczas. Kurde. Och, walka w okopach. Ale my już tu szturmujemy ich ostatnie punkty oporu, to już jest koniec. Na serio. No ale cóż, to wygraliśmy, no. Zwycięstwo, moi drodzy. Zwycięstwo, wspaniałe. W sumie jakaś mnie korci, żeby jeszcze jedną bitewkę tu wcisnąć. Ja, Sieg. Das große Sieg, ja. No, punkciki ładnie lecą. Coś ze statystykami, coś nie pykło, widzę. Jakieś problemy chyba z serwerami mają, mam takie wrażenie. O, Polska! O, to jest to! To jest to, co mnie jara. To jest dobre. Dobra, no to szczelimy sobie jeszcze jedną bitewkę, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Co wygra? Głosowanie? Dowiem się, czy nie? Chyba nie. Chyba się nie dowiem. No, gro, działaj. Ukraina znowu? Na serio? No dobra. Coś bo jakieś problemy z serwerami mają ostatnio, mi się wydaje. Drobne.
Nie wiem, czy to przez to, że zacząłem to nagrywać, te ludzi nagle zaczęło w to grać. I twórcy są teraz w szoku, że o, ale wątpię, że mój kanał miał aż tak duże znaczenie. Żeby infrastruktura serwerowa padała tylko dlatego, że zacząłem to nagrywać. Dobra, lecimy z tym, moi drodzy. Nasz GWR 88 gotowy, znowu paskudna zima. No, gazu, gazu. Raz, dwa, trzy, bum, dobra. Ja na przód. Angryf. Wtedy zauważyłem, że nie mam bagnetu na nim. Gott mit uns, czyli Bóg z nami. Chyba do dzisiaj Niemcy mają to na pasach. Niemieccy żołnierze mają to na pasach wypisane. O ja, dostał. Ze 114 metrów. Widzimy. Nie wiem, ale zwróćmy uwagę przeciwnika na siebie. Ściągnął mi go. Trzeba się ruszyć. O, wow. Kurde, ściągnął mnie. Ja. Wow. O Jezus, to są te paskudne maski gazowe, widzicie? To jest jeden, co wam kiedyś mówiłem na jeden z materiałów. Czyli więc mają beznadziejne te maski gazowe. Przez nic kompletnie nie widać. Dostań, może jesteś martwy.
Pięknie, pięknie. Komisar Giver daje radę. Kurde, przyszedł mnie z bagneta wsadził w dupę, no. Nieładnie, nieładnie. Dobra, ruszmy dupy, bo tu w ten sposób nic nie ugramy. Trzeba tamto wzgórze zająć. Z niego będzie piękne pole ostrzału. Wow. O kurde, ale wlazłem. No niedobrze. Tutaj nasi próbują atakować. Dobra, atakować. Wow, 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 wow. Mam cię. Ja pierdzielę. Ech. A miało być tak pięknie. No zajmijcie ten punkt. No i tam mamy więcej punktów niż oni. Ale i tak przegrywamy, kurde. Musimy to zrobić. I do ataku. Drugi raz mnie zabił, ten sam koleś, kurde! No niedobrze, no niedobrze. Nadchodzą wilki! Dadzą mi żyć bez tych maseczek, kurde. Do czego to doszło? Nie dość, że w życiu muszę nosić maskę, to jeszcze kurde... To jeszcze kurde w grze, no. No nieładnie, nieładnie. Usy. Nie ma amunicji.
naprzód, naprzód, naprzód. No bywa, bywa, no. Myślałem. Ciebie mamy. No przeładuj to. Dużo ich tu. Oni się rodzą szybciej niż ja strzelam. Wygląda to dobrze, no. Ja wolę, ja wolę i chyba alkohol. Ja pierdzę. No nie widzę tego, powiem szczerze. Będzie ciężko. Ja pierdzielę. Dobra, mamy. Co my tu mamy? Kurde, stałem w miejscu za długo. Zimą się ciężej gra. Powiem wam szczerze. Panuje bardziej ograniczona kolorystyka. To nie sprzyja strzelaniu. Powoli, spokojnie. Co my tu widzimy?
Nie wiem czemu stał na środku pola. Na spokojnie. Dobrze. Czasami to kurde, ja już sam nie wiem, jak ja mam celować do tych biegącego żołnierza. Czasami idzie mi to super, a czasami mam takie wrażenie, że coś nie do końca gra. W sensie, wydaje mi się, że powinien oberwać, ale nie obrywa. O. Nie wiem, czy to dość... Kurde, za kopu dostałem. Kiepskawo to wygląda, powiem wam. Ja pierdzie. No dalej, dalej. Los, los. Jeden tu wbiegł. Dostałem z bagnetu. Pokażcie tylko mi jedną rzecz. Ja mam saperkę jakąś, tak? Weźmy sobie tego typa. O. Ten ma bagnet, ten ma saperkę. Weźmy tego z saperką, o. Znaczy, w sensie z bagnetem, o, tego. Może to nie jest do końca mój ulubiony rodzaj broni, ale może się tu sprawdzi. Tutaj nam przejmują. Odległości mamy coś fajnego. Kurde! Nie spodziewałem się go z tego, z tej strony. Spodziewałem się bardziej, że ktoś będzie na punkcie. No, słabiutko, słabiutko to wygląda. Dobra, idziemy. Nacieramy! Zaplątałem się w drut kolczasty. Nie próbują nam się tędy przedostać gdzieś. Oni czasami mają takie pomysły. Zajęty, dobra. Ale żeśmy pociśli teraz ich. Muszę sobie tylko... No, jest super. Nie jestem w szoku. No wsiądź jeszcze raz do tego karabinu, no! Wow, ale dupło. Nie wiem do końca skąd oni strzelają. Chyba już wiem skąd strzelają. Ja pierdzielę. No chciałem, no już go miałem, już po prostu. Oj, dzisiaj mi to nie idzie, naprawdę.
A czasami bywają takie dni, że idzie po prostu gorzej, nie wiem, człowiek jest jakiś zmęczony, nie wiem. Różnie to bywa. No, z żyćkiem, z żyćkiem. Zaraz ich dobijemy i będziemy kończyć. Ja pierdzielę, znowu. Może nieodpowiedzialnie to zrobiłem trochę, ale no... Była okazja, chciałem spróbować. Dobra, skoro nie z tej, to z drugiej strony. Trzeba spróbować. No nie ma innego wyjścia. No. Że łuski zostają. Gaz, 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 gaz. Nie wiedziałem, że to jest gaz, myślę, że to jest tylko zasłona dymna. Naprawdę. Przerąbane. O Jezus. Nie wiedziałem, skąd w ogóle wyskoczył ten koleś. Niedobrze, niedobrze. Ta zima jest jakaś taka depresyjna. Trafię? Na serio? Bardzo z dupy strzeliłem. Nie lubię was. O nasz, Jezus. A go już bagnetem poczęstowałem.
zurück! Feigling! Ale upadł. Deserteur wird erschossen! A serio? Kurde no, ale ilu to jest mrówków te. Ale dobrze, wygraliśmy. Zwycięstwo, moi drodzy, w tym zimowej aurze. No niestety, może nie poszło to do końca tak jak miało, ale ja też jakiś taki dzisiaj nie w formie trochę. No trudno, czasem tak bywa. Zresztą mam wolny dzień od dłuższego czasu. No może dlatego. W każdym razie, słuchajcie, dziękuję wam za waszą uwagę, dzięki za wszystkie wasze komentarze, oceny oraz subskrypcje, dzięki, że jesteście, no i trzymajcie się, hej, do następnego, na razie.